Witamy w kolejnym odcinku programu Na Pomoc, którym podpowiadamy, jak zadbać o własne bezpieczeństwo, a także jak udzielić pomocy innym. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą strażacy z jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego. Ich wydział znajduje się na terenie zakładów górniczych Lubin. Wydział II Straży Pożarnej, który wchodzi w skład oddziału jednostki ratownictwa górniczo-hutniczego, zajmuje się gaszeniem pożarów, usuwaniem miejscowych zagrożeń oraz awarii technologicznych występujących na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Przeprowadzamy również pomiary stężeń gazów niebezpiecznych występujących na naszym terenie KGHM-u oraz prowadzimy kontrole prewencyjne i kontrole podręcznego sprzętu gaśniczego. Przeprowadzamy również szkolenia pracowników, takie jak są przeprowadzane w Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. Ponieważ jesteśmy jednostką, która działa w określonej specyfice, jest to otoczenie przemysłowe, musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia. No i w związku z tym też różnorodność tego sprzętu, którym dysponujemy, jest bardzo duża i no musimy być tak przygotowani, żeby móc podjąć interwencje w zdarzeniach wszystkich, które są przewidziane przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Wszystkie typy zdarzeń mogą mieć miejsce w obszarze KGHM-u. W związku z tym też ten sprzęt jest taki różnorodny i też wyszkolenie strażaków, naszych ratowników musi być różnorodne, tak żeby ten cały sprzęt i działania mogły być podejmowane skutecznie. Także tutaj, jeżeli chodzi o specyfikę, jest to chyba najbardziej rozpięta specyfika, jeżeli chodzi o rodzaj działań ratowniczych, dlatego że my sami podejmujemy we wszystkich zdarzeniach interwencje, począwszy od zdarzeń chemicznych, poprzez ratownictwo medyczne, wodne i dlatego też taka duża ilość tego sprzętu. Wydział II Straży Pożarnej z reguły jako pierwszy udziela pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Wiąże się to z bezpośrednim sąsiedztwem ruchliwej drogi krajowej nr 3. W zeszłym roku na polskich drogach doszło do ponad 35 tysięcy wypadków. Zapytaliśmy więc strażaków, jak powinniśmy postępować, jeśli będziemy świadkami takiego nieszczęśliwego zdarzenia. W pierwszej kolejności trzeba pomyśleć o własnym bezpieczeństwie, ustawić samochód w miarę bezpiecznie, z włączonymi światłami awaryjnymi. Dodatkowo można rozstawić trójkąt, ale w taki sposób, żeby umożliwić dotarcie służbom ratowniczym do tego zdarzenia. Następnym krokiem jest ocena miejsca wypadku, czyli ile osób jest poszkodowanych, czy z pojazdów nie wyciekają jakieś substancje typu paliwo, czy pojazd nie przewoził materiałów niebezpiecznych. Stan tych poszkodowanych i czy są osoby uwięzione. W tym momencie wykonujemy telefon alarmowy. Mamy do dyspozycji 4 numery alarmowe, ogólnokrajowy 112, Straż Pożarna 998, Pogotowie 999, Policja 997 i podajemy dokładnie miejsce zdarzenia, przedstawiamy się, w pierwszej kolejności się przedstawiamy, imię, nazwisko, podajemy miejsce zdarzenia, ile osób jest poszkodowanych, ile aut brało udział w tym zdarzeniu i pamiętajmy, nigdy się nie rozłączajmy, rozłącza się z nami dyspozytor, bo on na pewno zada nam jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Zanim pospieszymy z pomocą poszkodowanym, powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Auto ustawiamy zawsze w bezpiecznej odległości, z włączonymi światłami awaryjnymi, żeby inni użytkownicy ruchu zobaczyli nas dużo wcześniej, żeby nikt na nas nie najechał.
Kiedy zaalarmujemy już służby ratunkowe, możemy przystąpić do udzielania pomocy ofiarom wypadku. Gdy mamy pewność, że auto, nic się z autem nie dzieje, że nie ma żadnych wycieków paliwa, że auto nic się nie kopci z tej instalacji, a mamy podejrzenie urazu kręgosłupa, zostawiamy taką osobę w aucie, czekamy na fachową pomoc, możemy ewentualnie stabilizować głowę. Jeśli nawet podejrzewamy uraz kręgosłupa, ale jest zagrożone bezpośredniego życie, taką osobę ewakuujemy z pojazdu. To wszystko zależy od tego pożaru, jak pożar jest mocno rozwinięty, ale taka jest zasada, że zawsze trzeba wyciągnąć tego człowieka. Auto może się spalić, życie ludzkie jest najważniejsze. Ważne jest, aby poszkodowanych nie pozostawiać samych. Powinniśmy stale kontrolować ich stan i udzielać wsparcia psychicznego. Na pewno nie możemy podejść obojętnie do tej sytuacji, że przykładowo ktoś pomoc powinien otrzymać, a tej pomocy nie otrzyma. Powinniśmy się zatrzymać i zrobić takie rozpoznanie i takie wsparcie psychiczne. Nawet to jest bardzo pomocne, że rozmawiając z osobą poszkodowaną, wspieramy ją psychicznie i później możemy sobie stwierdzić, jeżeli jest przy rozmowie, czy jest ta osoba świadoma, czy po prostu z nami rozmawia, czy po prostu jest nieprzytomna. Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, jest coś takiego, że możemy stwierdzić albo zobaczyć, że nic tej osobie nie ma, ona wyjdzie po prostu z samochodu, ale jest coś takiego, jak jest szok powypadkowy i w każdej chwili ta osoba może nam stracić przytomność i dlatego powinniśmy obserwować tą osobę, nawet jeżeli tam siądzie, żeby ta, przy tej osobie jakaś osoba powinna być. Aby ocenić stan poszkodowanego, zadajemy mu kilka prostych pytań. Jak się pan czuje, jak się pan nazywa? Można się zapytać przykładowo, gdzie mieszka, czy coś jadł. Jeżeli świadomie odpowiada, czyli jest po prostu świadoma i nic tej osobie po prostu tak nie zagraża, ale chyba, że mogą być, tak jak powiedziałem wcześniej, mogą być jakieś narządy uszkodzone, czy coś, że ona z nami rozmawia, a po jakiejś chwili straci przytomność, czyli tak jak powiedziałem, to jest szok powypadkowy i to obserwujemy osobę cały czas. Jeżeli oddycha, jest świadoma, czyli zostawiamy ją, możemy go okryć jakimś kocem, jakimś ciepłym nadzieniem i przy tej osobie zostaje jedna osoba. Jeżeli nie stwierdzamy żadnego pulsu, ani czyli przychodzimy do reanimacji człowieka, czyli resuscytacji, czyli robimy dwa wdechy i 30 uciśnięć klatki piersiowej. Do kiedy? Aż do skutku, do przyjazdu służb medycznych. Strażacy przestrzegają przed najczęstszymi błędami popełnianymi przez świadków wypadku. Do udzielania pomocy należy podejść rozsądnie, aby nie utrudnić działania służbom ratunkowym i nie pogorszyć stanu poszkodowanych. Nie wolno wyciągać człowieka, bo każdy ma coś takiego, bo on jest tam uwięziony, czy potrzebuje pomocy. Niech on zostanie, jeżeli nie ma jakiegoś zagrożenia, żeby on został sobie po prostu w tym samochodzie i służby ratownicze i medyczne już sobie z nim poradzą. No i taka często gęsto jest sytuacja, jeżeli są służby ratownicze, a widzimy, że są służby ratownicze, czyli są w dobrych rękach, nie powinniśmy zatrzymywać samochodów, robić jakichś zdjęć czy jakieś gapiostwo, by tylko pogarszamy sytuację i dojazdu karetek czy służb ratowniczych utrudniają po prostu w tym naszym pracy.